Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Witam każdego. Ogromne brawa dla Was, jesteście. Dziękuję za zaproszenie Waszym przewodnikom. Dziękuję za przywitanie księdzu Radkowi. A mówił prawdę pewno, bo słuchajcie, dzisiaj rano śnił mi się Beethoven. Jego 5. symfonia. No i naprawdę, słuchajcie, było coś pięknego. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, że dzisiaj podążamy do Matki Bożej, a tematem, który z woli Bożej został mi przydzielony, to działalność misyjna Kościoła. Pierwsze etapy działalności misyjnej w Starym Nowym Testamencie. No i dzisiaj otrzymałem, słuchajcie, małego SMS-ika od Pana Boga, który pragnie powiedzieć, to robi, że kocha nas wyjątkową miłością. To dlatego każdy delikatnie do swojego brata po prawej mówi: Bóg Cię kocha. Szeptem do ucha: Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. No i oczywiście do lewej też szeptamy: Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha, słuchajcie, to jest coś pięknego. Mamy świadomość wielkiego wybrania, umiłowania i obdarowania przez Boga. I dlatego zaśpiewajmy na dzień dobry. Dobrze, że jesteś. Znamy to? Żeby nam się lepiej słuchało tych słów, które Pan przeze mnie powiedzieć, to śpiewamy. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby Cię nie było, co by to było? Źle by to było, gdyby Cię nie było, źle by to było. I uśmiechamy się do siebie i dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby Cię nie było, co by to było? Źle by to było, gdyby Cię nie było, źle by to było. I przybijamy piątkę na... O tak. Pięknie, słuchajcie, dzięki za to, że jesteście. I rozpoczynamy ten temat, działalność misyjna. Słuchajcie, od początku tak nie było. Pan Bóg nie stworzył człowieka do działalności misyjnej. Pan Bóg stworzył człowieka do miłości, z miłości. Stworzył po to, aby mógł zagłębiać się w miłości Bożej. I tak było na początku. Spójrzmy, gdy stworzył Adama i Ewę. Doskonała harmonia miłości między Adamem i Ewą i doskonała więź miłości między człowiekiem a Bogiem. Do tej więzi między Bogiem a człowiekiem wchodzi ktoś trzeci, szatan. Jak wiemy, on spowodował, że ta rana pękła, że ta więź z Bogiem została przerwana, ale nigdy Pana Boga nie wyrwano z serca człowieka. Święty Paweł powie, a świętego Ducha Świętego jesteśmy, to prawda. Duch Boży mieszka w nas. Mimo tego, że nie mamy tych darów blanych, że bezpośrednio już nie odkrywamy i nie kontemplujemy oblicza Bożego twarzą w twarz, jak to czyni Adam i Ewa, ale pragnienie Boga jest w każdym człowieku. Święty Augustyn powiedział, że niespokojne będzie serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I to się dzieje do dnia dzisiejszego. Jest to pragnienie Boga, pragnienie dobra, pragnienie piękna. W sercu człowieka, człowiek dąży do niego. Niejednokrotnie nie nazywa dobrem, pięknym Boga, ale to dobro jest w nim. Po grzechu pierworodnym Jezus chciał w Nowym Testamencie objawić Bożą chwałę. W Starym Testamencie ta chwała Boża była objawiona w postaci ognia, choćby w powołaniu Mojżesza, gorejącego krzaku i potęgi Boga, który szedł z narodem wybranym do ziemi Kanaanu na namiocie spotkania. Arka Przymierza i Dekalog, 10 słów Boga do człowieka. Jeśli spoglądamy na działalność misyjna Starego Testamentu, przeznaczona była tylko do narodu wybranego. To bratem dla Żyda był brat, jego współbrat Żyd. Inni byli zbrojami. To Bóg Jahwe wybiera naród wybrany, aby stać na straży tego narodu i go prowadzić. Dlatego Bóg powołuje proroków widzących, którzy ten lud wybrany będą prowadzić i upominać go. Spektakularne powołania, choćby jak w Mojżesza. Najbardziej mi się podoba ze Starego Testamentu. A to dlatego, że wcześniej prosił Pana Boga, aby odszedł od niego, aby nie dawał mu tego daru powołania. To przecież Murzych nie potrafi mówić. A Bóg jednak mówi, do Ciebie wybrałem. I od początku Bóg wybiera Mojżesza. Widzimy jego narodziny, niełatwe. W niewoli Faraon wydał dekret, aby wszyscy płci męskie dostali topienie w Nilu. Matka Mojżesza ratuje go, wkłada do koszyka, owija jakieś tam pieruchy, które były. Oczywiście wcześniej przygotowuje koszyk. Smaruje go mało na zewnątrz, by nie utonął. I też nie widziałem przypadku, że ten koszyk Mojżeszem odnajduje na brzegu Nilu córka Faraona. Mojżesz zostaje przygotowany do tej działalności, jako go czeka na dworze Faraona. Warto wziąć jego historię życia, odkryć na nowo, poczytać Stary Testament. Przejdę trochę dalej, wtedy gdy już Pan Bóg zaczyna powoływać, powołuje go na górze, woła wprost, widzi Mojżesz krzak, który płonie, ale się nie spala. Zdejmij, Mojżeszu, sandały twoich nóg, bo ziemia, po której stąpasz, jest ziemią świętą Boga. I Bóg mówi do niego, to ty wyprowadzisz mój lud z niewoli. Spójrzmy. W początku Mojżesz jakby się waha, lęca, ale gdy odpowiada, gdy Bóg go oczyścił, przygotował do tego momentu, nie ma żadnego wahania. Bierze laskę i w imię Boga wrócił do swojego ojca, do Faraona, przybranego, który go wychowywał, i mówi do niego, to ty wyprowadź, to ty wypuść mój lud z niewoli. Bóg Jahwe żąda tego od ciebie. Wielko siłą i przekonanie. Mimo tego, że było wielką sympatię do Faraona, wdzięczność za dar wychowania. Ale nie może sprzeciwić się wołaniu Bożemu, nakazowi Bożemu, który usłyszał. Znamy koleje narodu wybranego, ten 7 plag, które spadło na Egipt, na Faraona. I ta chyba najbardziej straszna, która dotknęła człowieka, bo umarł pierworodny. Każdy pierworodny w tym mieście, od bydła po ludzi. Ginie również śmiercią pierworodny syn Faraona. Rozpacza i w tym bólu jakby na chwilę staje się człowiekiem. Pozwala wyjść, wypuszcza naród wybrany, uciekają. Ale za kilka dni, jakby znowu pada w letarg, nie mam niewolników. Kto będzie wyrabiał jakby kto będzie niewolnikiem na moim dworze. Muszę z powrotem ściągnąć Faraona. Faraon mówi, naród wybrany, moich niewolników. Skąd jego rywale podążają w pogoń do Morza Czerwonego, gdzie znowu wielka wiara w dodatku potęgi Pana Boga Mojżesza uderza lasku nóg. W imię Boga Jahwe roztąp się. No i morze rozstąpiło się na dwie części. Już Mojżesz nie ma żadnego ale, nie ma w nim żadnego braku, bo oczyszczony przez Boga i wie, że to nie moc swoją, ale Bożą prowadzi ten naród. I dla niego wydobywa wodę ze skały, ale też Bóg karze jeszcze mraje przeciw niemu, choćby wzywa na ten naród węży i odejdzie. Wtedy, gdy człowiek jest niewierny, oddalając się od Pana Boga, wysyła na siebie karę. To jedno z spektakularnych powołań Mojżesz. Drugiego pewnie też znamy, wiele proroków, Eliasz, Elizeusz, Bałtyk, abyśmy sięgnęli do ich dzieł, do ich życia. Ale drugi, który przychodzi mi na myśl, który gdzieś też podaje nam przykład, jak człowiek jest upadły, ale jak podnosi się z niewoli grzechu i z powrotem pragnie iść za Bogiem, to choćby Samson, który od początku był wybrany przez Boga i Bóg powiedział, że brzytwa nie dosięgnie twojej głowy. Jeśli nie obetniesz złoto, będziesz silny i żaden przeciwnik cię nie pokona. W imię Boga Jahwe będzie zabijał przeciwników Boga, Filistynów. I to się dzieje. Do pewnego momentu, gdy podstępnie zakochał się w kobiecie, podstępnie Dana, jego wrogów, zdradził ten sekret, który od wieków nosił w sobie. Obcięto włosy. Samson staje się bez siły. Ten potężny, który budził lęk wśród Filistynów, zostaje przykuty do domu, do kolumn tego domu. Łupano mu oczy, obcięto włosy, poniżano. Tak poniża duszę człowieka grzech. Tak jak poniżona Samsona. Ale i w tym momencie wiedział, że Bóg go wybrał, że nie może tak o śmierci odejść. Żałuje, Bóg oczyszcza go z powrotem. Daruje mu ten grzech. Na prośby, które on sam wypowiedział do Boga, daj mi jeszcze raz siłę, Boże Izraela, daj mi tą siłę do przemiany, bym mógł Twoje imię zniszczyć Twoich wrogów. Bóg jest miłosierny. Skoro woła, prosi, Bóg nie może odmówić prośby. Samsona daje mu to siłę. Jak jest mowa w Starym Testamencie, w jednym dniu zginęło więcej przeciwników wrogów Boga Jahwe niż w ciągu jego działalności Samsona. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto, słuchajcie, samemu zagłębiać się. Warto samemu też w swojej działalności głoszenia Słowa Bożego swoim życiem znaleźć jednego patrona, jednego bohatera Starego lub Nowego Testamentu, który będzie mi drogi, który pokaże mi, pomoże mi podjąć walkę z samym sobą i na nowo oczyścić się i głosić to prawdę, że Bóg mnie kocha. W Nowym Testamencie działalność misyjna jest zupełnie inna. Już Bóg nie objawia się w krzaku gorącym, w trupie ognia, w chmurze. Ale Bóg dokonał pełnego objawienia i dokonał odkupienia na drzewie krzyża. Zsyła swojego jedynego Syna, by nas odkupił. Bóg w ten sposób pragnie wywyższyć to, czym nasze natury. Staje się człowiekiem, aby nas wszystkich przebłyskić. Ale wtedy stajemy się dziećmi Boga, jeśli pragniemy Boga, jeśli żyjemy Bogiem i jeśli Bóg dla nas stanowi najważniejszą wartość. O Bogu można wiele mówić, ale jeśli ja osobiście nie doświadczę Boga, nie przyjmę Boga, nie dokona się we mnie oczyszczenie, to słowa, które odbiją się od mojego życia, słowa Ewangelii, jak groch o ścianę, i nie dokona się wielka przemiana. A mówię to o tym choćby na przykładzie dzisiaj Nowego Testamentu, gdzie Jezus powołuje uczniów. Jakuba, Piotra, Jana, nami. Ewangelia daje nam listę 12 uczniów i tego jednego, którego radzi Judasza. 3 lata uczniowie odkrywają w Jezusie Boga żywego. Chłono to prawdę Ewangelii o Królestwie Bożym. Jezus przygotowuje ich do działalności misyjnej. Nie cieszcie się z tego, że duchy złe wam się poddają, ale z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Wiele innych rzeczy podobnych jak ja czynić będziecie, jeśli tylko do tego podejdziecie z wiarą. I spójrzmy na słabość, na kruchę, na upadek człowieka. Pierwszym przykładem głoszęty Ewangelii, że łatwo można się zaprzeć w wyniku przeciwności, jest święty Piotr. Po pojmaniu Pana Jezusa grzeje się na dziedzińcu i kobieta mówi, to Ty jesteś jednym z nich, to Ty jesteś Jego uczniem. Spogląda na Piotra, a ten się zapiera trzykrotnie, zanim kogo zapieje. Jednak postawa Piotra przypomina moją postawę. Wielokrotnie w życiu trudno jednoznacznie opowiedzieć się za Bogiem. Pielgrzymka to coś innego, inna sprawa. Ale gdy przychodzi wjechać do Warszawy, trudno nawet założyć koloratkę, bo może będą jakieś ataki. Bo znowu ktoś powie, a to pedofil, to jest po górach. Epitety, które to niegodne człowieka. Ale jednak Jezus daje siłę, załóż to totalnie. Bądź moim świadkiem. Skoro mnie prześladowali, to i was, i ciebie prześladować będą. I to jest motyw tego działania dzisiejszego, który daje nam święty Piotr. Pomimo wszystko, że się zaparł, to jednak żałował, wrócił. Otrzymał Boże przebaczenie, tak jak Samson. Taki święty Piotr był świadkiem Jezusa aż do ostatniego dnia. Umiera podobno śmiercią, zostaje ukrzyżowany, ale wiemy odwrotnie błogosławił. I to prawda jeszcze o Jezusie bardziej mocniej głosi w czasie Dnia Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty wstępuje na nich i na Maryję. Ten zalękniony Piotr wychodzi do Żydów i mówi, to wy ukrzyżowaliście Pana życia. Ale Bóg nie pozwolił, aby pozostał podwarł do śmierci i wskrzesił go dnia trzeciego. My jesteśmy tego świadkami. To jest już ta przemiana Piotra, gdzie otwiera się na działanie Ducha Świętego, gdzie żyje Bogiem, gdzie swoje dłonie, swoje usta, swoje myśli, rozum oddaje Bogu. Święty Paweł to pięknie on powiedział, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Wypala piętno miłości we mnie, bym stał się Jego dłoni, abym błogosławił w Jego imię. I mówił słowa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Poddać się Jezusowi, to nie tracić siebie, to odzyskać pełnogodność. Bo przybliżając się do Pana Boga, człowiek rozumie, kim jest. Rozumie swoją godność, swoje człowieczeństwo. I ja zaczynam na nowo rozumieć swoje kapłaństwo. A bardziej od paru tygodni, na tym etapie Piotra, pragnę wam powiedzieć, że gdy człowiek znajdzie dla siebie kierownika duchowego i ten kierownik duchowny jest naprawdę Bożego posłania, darem od Boga, to ja jako kapłan dzisiaj na nowo odkrywam to łaskę miłości Boga do mnie i nie mam tych lęków, które były wcześniej. Bo przecież mam wyjść do ludzi, mam powiedzieć. Jeśli myślę, że to są moje słowa, to zawsze będą nieudolne. Zawsze te słowa nie będą trafiały lub będą niewyraźnie powiedziane. Bo przecież tak jak Mojżesz, niełatwo mi przychodziło wystąpić przed ludźmi, powiedzieć jedno, dwa zdania. Ale i teraz wiem, że to nie moje słowa, ale Bóg kieruje, prowadzi, to się jemu człowiek podda. To ten pokój Boży, Boża miłość, wielka wyzwala do tego, by mówił o niej. Nie tylko słowem, ale i czynami. To jest zadanie dla nas, bo Duch Święty nie jest ograniczony. Wszyscy jesteśmy Jego... Dziećmi Boga jesteśmy i wszyscy zostaliśmy przez Boga obdarowani, a wcześniej ukochani. Ta pierwsza postać Piotra, która tak bardzo do mnie pasuje, choć dążę do świętości, ale widzę tę słabość grzechu i upadku, to jednak widzę też ten dalszy dar, spojrzenie miłosierne Jezusa na mnie, który mówi, nie lękaj się, powstań, głoś. i drugie spojrzenie choćby na Judasza. Bóg nigdy nie potępia. Bóg nigdy nie oskarża. Bóg nigdy nie przekreśla człowieka. Robi to szatan. Wmawia, że jestem nieudolny, nie dam rady, niegodny, aby być przy Bogu. Podaje różne skłonności do grzechu, aby wejść w ten grzech i upaść w ten grzech. Wydegwać to więź z Bogiem przed grzech ciężki. Uczynił to Judasz, bo w swoim sercu dokonał zdrady. Sprzedał Jezusa. I nie chciał otrzymać od niego przebaczenia. Tylko się powiesił. Tak działa szatan w życiu człowieka. Oskarża go, potem zostawia temu sobie. I w końcu traci człowiek nadzieję, nawet w dar miłosierdzia, w przebaczenie Boże. Judasz się powiesił. Ale to samo się dzieje w duszy człowieka, jeśli nie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Dusza może być martwa, bo tak rzadko przyjmuje dar Bożego przebaczenia. I ważne jest w tej działalności misyjnej Kościoła, działalności misyjnej mojej, abym nieustannie chodził w obecności Boga, nieustannie odnawiał się przez sakramenty święte, oczyszczał swoją duszę. Co dzisiaj ja mogę zrobić? W tej mojej. Co dzisiaj ja mogę zrobić w tej mojej działalności misyjnej? Łatwo jest mówić o Bogu i głosić prawdę Boga, że Bóg mnie kocha w czasie tej drogi. Dla moich braci, dla moich sióstr. Ale jeśli bracie po powrocie do domu wejdziesz w buty starego człowieka, to ta pielgrzymka nie przyniesie żadnego owocu. Święty Paweł mówi nam, abyśmy nieustannie odradzali, odnawiali wewnętrznego człowieka. Przez sakramenty święte, spowiedź, słuchanie Słowa Bożego, a nade wszystko przez dar Eucharystii. Dlatego tym pierwszym etapem po powrocie do domu będzie głoszenie Słowa Bożego Twoim życiem. Może po paru latach, po paru dniach, tygodniach uśmiechniesz się do Twojego męża, do Twojej żony. Może po nastu latach powiesz te wyjątkowe słowo do żony: kocham Cię. Dziękuję Panu Bogu za Ciebie. Spojrzysz na potrzeby Twoich dzieci, Waszych dzieci, porozmawiasz z nimi w inny sposób. Słowa pouczają, ale czyny pociągają. To pierwszy raz, może od kilku lat Twoje dzieci zobaczą Ciebie na kolanach. Gdy będziesz się odmawiał pacierz, to Twój mąż, Twoja żona wspólnie podziękują Panu Bogu za dar małżeństwa i płodną miłość. Czyniąc rachunek sumienia, przeproszę żonę, przeproszę męża za to, co nie było godne w dniu dzisiejszym, i powierzę i oddam to Bogu. To są te małe kroki głoszenia Ewangelii moim życiem. Te drobne, które doprowadzą mnie do zbawienia. Te drobne, które pokażą innym, że naprawdę należy do Boga. To może się zdarzyć taki epizod, że wiele czynności pokazuję i czynię tylko po to, aby się ludziom podobać. Pójdę do kościoła na mszę świętą, będę gorliwie klękał przed Bogiem. Ale po wyjściu z domu Bożego zamykam Boga w kościele. Nie biorę go do swojego życia. Nie zapraszam go do życia rodzinnego, zawodowego. Kościół tam, Pan Bóg, tak Kościół nie. Dlatego dzisiaj tym głoszeniu Słowa Bożego musi być tym wypalona miłość Boga we mnie. Muszę poddać się Bożej miłości, aby Bóg dotknął mojego serca, ale prawdziwie. Warto uczynić w czasie tej drogi rachunek sumienia, ale nie powierzchowny, nie byle jaki. Nareszcie zobaczyć Boga w moim postępowaniu. Rzeczywiście On tam jest. Zobaczyć Boga w drugim człowieku i zobaczyć Boga, który przychodzi do Eucharystii. Żeby być głosicielem Jego orędzia, muszę zadać sobie pytanie, jaki obraz Boga noszę? Jaki jest mój Bóg? Czy rzeczywiście jest to Bóg miłosierdzia, miłości? Bóg jedyny, który mnie odkupił. Jezus Chrystus, mój Pan. A może Bóg, który jest daleko od mojego życia i zupełnie się mną nie interesuje. Taki obraz Boga również mogę sobie wyrobić przez grzech. Niech ta Boża miłość wypala nas. Porywajmy się tej Bożej miłości, dajmy się jej porwać. A dzisiaj, gdy idziemy tę drogą, również zadajmy sobie pytanie, czy jestem Jego świadkiem. Jakie było moje poranne podejście do sprzątania choćby, zbijania namiotu, pierwsze słowa, które wypowiedziałem do mojego brata na polu namiotowym. Rzeczywiście moje słowa, moje myśli, to drogie, moje nogi już oddałem i powierzyłem Bogu, aby On posłużył się mną. I stał się Jego głosicielem. Święty Paweł wypowiedział również piękne słowa w chwili swojego odejścia, które gdzieś mnie motywuje do kolejnego podnoszenia się i wymagania bardziej od siebie. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, a na koniec Bóg sędzia sprawiedliwy oddał mi wiele sprawiedliwości. Czytał niebo. I nie zawsze jest tak, że księża mogą dojść dobra nowina. Nie zawsze jest tak, że my mamy przekonać człowieka do Boga. Dla przykładu pamiętam jedno wydarzenie ze szpitala, gdzie ksiądz kapelan był na urlopie. Miałem ten dar zastąpić go w szpitalu. Pamiętam spotkanie z jednym człowiekiem, który na widok kapłana, sakramentu odwracał się tyłem. Po udzieleniu Komunii Świętej wróciłem do niego, chciałem z nim porozmawiać. On mówi, nie, Boga nie ma, nie potrzebuje. Nie jest mi potrzebny. No, nie wygnałem podejścia do niego. Próbując go zagadać, porozmawiać. Może powoli przekonać. To mi się nie udało, ale dopiero udało się jednemu panu, który był obok niego, leżał również na łożu boleści. I ten pan, pamiętam, 92-letni. Aż doradowo, gdy wchodziłem do tej sali, klękał, prosił o Komunię Świętą. To ten pan później, gdy z nim rozmawiałem, prosiłem go, aby on spróbował swoim środkiem życia postawą przekonać go do tego, by skorzystał z sakramentu pokuty i pojednania. I wierzcie mi, że po pewnym czasie, bo obydwaj panowie leżeli ponad 2 tygodnie. Rodzina tego pana, który się buntował, poprosiła o sakrament. Wtedy już był ksiądz kapelan i udzielił tych sakramentów choremu. To nie kapłan, ale postawa chrześcijanina, postawa człowieka, który nie wstydzi się Boga, przekonała tego człowieka, który od nas to lat nie był spowiedzi. Nie krępuj się, nie wymawiaj się łatwo, że nie jesteś powołany, powołana. Jesteśmy powołani, by własnym życiem świadczyć o Bogu, o Jego miłości, Jego Ewangelii. Gdyby ktoś mi powiedział 5 lat temu, pięć może miała wcześniej, że nie dam rady odmówić koronki, różańca, jednego, drugiego, trzeciego, drodziarza w pełni. No pewnie bym go wyśmiał, no jak mam to robić? To tyle obowiązków na parafii. Rano musza, szkoła, potem znowu obowiązki parafialne. Gdzie znaleźć tą chwilę dla Pana Boga? I wierzcie mi, po tym, gdy odnalazłem na nowo sens głębokiego kapłaństwa, jednoczenia z Bogiem, przeprowadzenie duchowne, kierownika duchowego, słuchajcie, Pan Bóg daje taką łaskę, że znajduje się czas, żeby odmówić różaniec święty, brewiarz, ale nie odmówić tak byle jak, tylko zagłębić się w każde słowo, które Bóg w tym danym psalmie pragnie mi powiedzieć. I ten dzień jest zupełnie inny, radośniejszy. Mniej napięć, mniej problemów, ale i te pokusy, nie tylko ciała, które były, już Bóg zabiera. Dlatego głosicielem Słowa Bożego jesteśmy bez względu, ale też powołani do tego, by karmić się Bogiem. Ile ja czasu poświęcę Bogu na modlitwie? Jaki jest mój dialog? Zapalić może ten, który płonie. I ja mogę płonąć. Boża miłością, bo Bóg nigdy mnie nie przekreśla. Przyjaciel może przekreślić, rodzina może się odwrócić, ale Pan Bóg nigdy. To jest coś pięknego, że jestem dziedzicem Jego łaski. Bóg wybrał mnie od wieków, zaplanował moją przyszłość i postawił mnie w tym czasie na ziemi. Nie po to, abym przegrał swoje życie i doprowadził się do potępienia wiecznego, ale bym był Jego świadkiem. Masz to świadomość wybrania, że masz być świadkiem Boga, że jesteś Jego świadkiem. A może przez postawę Twojego życia antyświadkiem Boga. Dziękuję Bogu za to, że od kilku lat stawia na mojej drodze tą pielgrzymkę, ten dar zupełnego pielgrzymowania, ale i za to, że każdego dnia oczyszcza moją duszę. Bym się nie lękał, bym się nie wstydził. I za to Wam dziękuję za Wasze skupienie, za Waszą modlitwę, którą otaczacie kapłanów i o tę modlitwę również ja proszę. I dziękuję za wysłuchanie tych słów, które mam nadzieję, że jak te ziarna, które Bóg rzucił w ziemię, wydadzą w naszym życiu od planu stokrotnie. Chwała Panu, dziękuję serdecznie. Brawa dla Was.